Dzień 31. Trwanie w Chrystusie i służba. Zanim chrześcijanin zrozumie i doświadczy rzeczywistego trwania w Chrystusie, służba dla niego wydaje się często ciężkim, pełnym trosk i stresu brzemieniem. Jednak z chwilą, gdy pojmie sens tej tajemnicy, wszystko w jego życiu zaczyna się zmieniać. Służba dla mistrza staje się radością, stres zostaje rozładowany, a ciężar serca zdjęty. Ellen White pisała o wielkim pokoju, jakiego doświadczył Jezus, pełniąc na ziemi swoją służbę. Opisując reakcję Jezusa podczas szalejącej burzy, kiedy życie apostołów oraz Jego samego było zagrożone, stwierdziła, co następuje. Gdy Chrystus obudził się, aby stanąć wobec burzy, był zupełnie spokojny. Nie było śladu strachu w Jego słowach lub spojrzeniu, bowiem strach nie mieszkał w Jego sercu. Ale On nie położył się na spoczynek w świadomości swojej wszechmocy, jak Pan nieba i ziemi. Złożył On siebie tę władzę, mówiąc: nie mogę sam z siebie nic czynić. Chrystus ufał w moc Ojca. Była to wiara w boską miłość i opiekę, na której polegał Jezus. A potęga słów, która uciszyła burzę, stanowiła potęgę Boga. Autorka kontynuuje tę myśl, wzywając nas do tego, abyśmy zaufali naszemu Panu w taki sam sposób. Wzorem Jezusa oddającego swój odpoczynek opiece Ojca powinniśmy szukać wytchnienia, zdając się na opiekę naszego Zbawiciela. Gdyby uczniowie mieli wiarę w Niego, zachowywaliby spokój. Strach w chwilach niebezpieczeństwa obnażył ich niewiarę. W wysiłkach zmierzających do ratowania siebie zapomnieli o Jezusie i dopiero wtedy, gdy w desperacji przestali ufać własnym siłom, zwrócili się do Niego o pomoc. Jakże często postępujemy w podobny sposób, gdy zabiera się nad nami nawałnica pokus, gdy nadchodzą błyskawice i zalewają nas fale. Usiłujemy stawić czoło burzy sami, zapominając o tym, który może nam udzielić pomocy. Wierzymy w naszą własną siłę aż do momentu utraty nadziei i znalezienia się o krok od zagłady. Wówczas przypominamy sobie o Chrystusie. Jeżeli poprosimy Go o ratunek, nasze wołanie nie będzie daremne. Jeśli nosimy Zbawiciela w naszych sercach, to nie musimy się bać ani na lądzie, ani na morzu. Nasza wiara w Odkupiciela wygładza morze naszego życia i uwalnia nas od niebezpieczeń w sposób, jaki On uzna za najskuteczniejszy. Gdy prawdziwie doświadczymy trwania w Chrystusie i tego, co On w nas, że w nas mieszka, wtedy Jego obecność w naszym życiu staje się rzeczywistością, zaś nasz odpoczynek w Nim czymś stałym, a nie jedynie teorią. Zarówno w służbie, jak i w życiu zniknie wszelki strach, wszelka troska i wszelki stres. Służba przestanie być ciężarem i zostanie zastąpiona odpoczynkiem w obecności Jezusa. Jak pisze Ellen White, musimy odwrócić się od polegania na sobie i zwrócić się do Chrystusa. Gdy trwamy w Chrystusie, to pozostajemy z Nim w takim związku, w jakim On pozostawał z Ojcem. Ta ścisła społeczność pozwalała Mu polegać na zapewnieniu, że Ojciec będzie przemawiał i służył przez Niego. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieło swoje. Ewangelia Jana 14:10. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Czy strach apostołów znajdujący się podczas burzy w łodzi był uzasadniony? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Jak najczęściej reagujesz, gdy przychodzą próby, pokuszenia i trudności? Jak Bóg chce, abyś reagował na te trudności i sytuacje
poddając się próbie. W jaki sposób zamierzasz w najbliższym tygodniu zastosować powyższą lekcję w swoim życiu? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studiu. Módl się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg przypomniał wam, byście zwracali się do Jezusa i ufali Mu zarówno wtedy, gdy nadarza się okazja, by służyć Chrystusowi, jak i wtedy, gdy przychodzicie w swoim życiu okresy próby. O osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienie. Psalm 34,9. Spraw, Panie, abyśmy ufność pokładali w Tobie, a nie w ziemskich sprawach. I błogosław nam obficie.